Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o trzech olejkach do twarzy z Sunday Riley, które zakupiłam w czarnopiątkowych wyprzedażach i wszystkie trzy zaczęłam używać i chciałam Wam po prostu kilka słów powiedzieć o samej marce, o tych olejkach, jak mi się sprawdzają. Także jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Powiem Wam szczerze, że Sunday Riley to jest marka, o której ja myślę od naprawdę wielu lat. To jest jedna z tych marek, które zachwala Caroline Hirons, mój absolutny kosmetyczny guru. Natomiast no, jest to marka dosyć droga i jak dotąd nic nie udało mi się przetestować z tej marki. Natomiast teraz właśnie w czasie tych czarnopiątkowych wyprzedaży pod koniec zeszłego roku natrafiłam na bardzo dobrą ofertę właśnie tych olejków do twarzy. To są w ogóle niby travel size, bo one mają tutaj 15 ml, dobrze ja mówię? Tak, 15 ml, a jak wiecie, olejki to jest coś naprawdę bardzo wydajnego, także 15 ml to one w ogóle moim zdaniem powinny być w takich opakowaniach, a nie większych. Także to jest, no normalnie one przychodzą w 30 ml i kupiłam po prostu wszystkie trzy, bo tam była bardzo dobra oferta, jeszcze jakieś kody promocyjne mi weszły, chyba na Cult Beauty, nie pamiętam. Kupiłam i zakupiłam wszystkie trzy, bo mówiąc szczerze, nie mogłam się zdecydować na jeden. I też te olejki właśnie z Sunday Riley to jest jeden z najbardziej znanych kosmetyków, chociaż tam jest kilka takich, o których się dużo mówi i być może kiedyś uda mi się coś tam przetestować, natomiast nie byłam zainteresowana ani kremami, ani też ona tam ma w swojej ofercie jakiś produkt do złuszczania, taki z kwasem glikolowym. No, chciałam po prostu wypróbować olejki, dlatego że ja oleje w pielęgnacji bardzo lubię. Mam wrażenie, że ostatnio troszeczkę odeszłam, zaniedbałam i kilka miesięcy temu wróciłam do używania olei i już widzę, że one bardzo dobrze działają na moją skórę, głównie w kwestii takiego nawilżenia, uelastycznienia. Też powodują, że moja skóra tak szybko nie traci wilgoci, dlatego że moja skóra nie dość, że jest sucha, to jeszcze odwodniona i mi jest po prostu bardzo ciężko utrzymać tą wilgoć. Ja mogę bardzo dużo nałożyć na tą skórę, a ona w ciągu dnia będzie mi bardzo mocno schnąć, tak samo nawet w nocy. Ja mogę bardzo grubą warstwę kremu wieczorem nałożyć, a rano i tak obudzić się z suchą skórą, także to wszystko bardzo szybko się u mnie wchłania i tak jak mówię, mam problem z utrzymaniem wilgoci, także olejki mi bardzo w tym pomagają. Ja nawet jakiś czas temu chyba robiłam taki filmik o ulubionych składnikach w kosmetykach i też mówiłam między innymi o olejach, mówiłam jakie oleje lubię najbardziej, także jak nie zapomnę, to podlinkuję ten film. Natomiast ona ma w swojej ofercie, wydaje mi się, że cztery olejki, z czego jeden UFO to jest olejek dla skóry przetłuszczającej się i skłonnej do trądziku. Tam w ogóle w składzie jest, tutaj sobie nawet zapisałam. Tak, tam jest, potrzebuję okulary. Tak, dla skóry przetłuszczającej się trądzikowej zawiera kwas salicylowy, olejek z drzewa herbacianego i lukrecję. Także ja tam tego olejku nie kupowałam, stwierdziłam, że on jest w ogóle niepotrzebny dla mnie, do mojej skóry. Także kupiłam trzy inne. Co kupiłam? Kupiłam Lunę, Luna, Juno i Cilio. Także takie trzy olejki i o tych Wam dzisiaj chcę opowiedzieć. Zanim o samych olejkach, to kilka słów o marce. Sobie tutaj zrobiłam notatki, żeby się nie jąkać i niepotrzebnie tutaj się powtarzać. Jest to marka amerykańska, która tworzy kosmetyki łączące zaawansowane składniki aktywne z naturalnymi. Także niby marka, która oferuje nam kosmetyki naturalne, ale one są często napakowane innymi po prostu składnikami aktywnymi, takimi na przykład jak kwas salicylowy, jak retinol i tak dalej. Jest to również marka bardzo zielona w cudzysłowie. One bardzo zwracają uwagę na to, skąd pozyskują surowce, że one są z pewnych źródeł, które nie wytwarzają zanieczyszczenia. Mamy tutaj na myśli, czy to oleje, czy jakieś ekstrakty, wyciągi, olejki eteryczne i tak dalej. Mają swój własny opracowany projekt Zero Waste Oil Process, czyli jest to sposób wytwarzania oleju, gdzie resztki z ekstrakcji tego oleju wykorzystywane są do nawożenia ziemi, a nie kończą po prostu jako śmieć. Również aktywnie uczestniczą w redukcji zużytego plastiku i recyklingu. Te wszystkie opakowania są tam, gdzie możliwe, są plastic free i również nadruki są wykonywane z atramentu sojowego. Również są członkami, tam już się mi nie chciało do końca wczytywać, ale są członkami jakiegoś ruchu związanego z transportem. W każdym bądź razie transportują swoje produkty statkami, a nie samolotami, czyli produkty, rozumiem, z Ameryki do Europy, czy też jakieś surowce i tak dalej. No po prostu używają statków, a nie samolotów, jako jest to transport bardziej ekologiczny.
Ogólnie ich kosmetyki nie zawierają siarczanów, parabenów, glutenu, soi, ftalanów, substancji zapachowych i są wegańskie. Także oczywiście marka cruelty free i marka wegańska. Także no, marka mocno nastawiona na ekologię i tak dalej, ale nie to mnie skusiło, że tak powiem, do przetestowania. Skusiły mnie, tak jak mówię, bardzo dobre opinie o niej wystawiane przez Carla Hirons. Kosmetyki takie bardzo zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie z dodatkiem składników naturalnych. Ja coś takiego w kosmetykach osobiście bardzo lubię. No i konkretnie te trzy olejki, dlatego że to są, może źle się wyrażam, to są nie tyle olejki do twarzy, co sera olejowe, dlatego że tam mamy nie dość, że kombinacje różnych olei, różnych ekstraktów, też są dodatki, jest dodatek też składników aktywnych, to o tym Wam zaraz opowiem. Także bardzo chciałam po prostu też przetestować te olejki. W jakiej kolejności? Może tak jak sobie tutaj notatki zrobiłam. W pierwszej kolejności Luna. Słuchajcie, to jest te olejki w ogóle, zarówno te travel size, jak i te pełne. One przychodzą w takim, bardzo ładnie to jest zapakowane, kartonik i oczywiście szklane. Na tym kartoniku mamy tutaj bardzo dużo informacji i to się w ten sposób otwiera, no i on tutaj sobie siedział. Także no, bardzo to jest ekskluzywne, nawet ten travel size jest tak bardzo ekskluzywnie zapakowany. To już nie było zapakowane w żadnej folii, tylko tak jak jest, tutaj była tylko taka taśma klejąca, żeby widać było, że produkt jest nieotwierany. Także kartonik jest taki bardzo sztywny. Nie wiem, czy on mi się do czegośkolwiek przyda, raczej pójdzie do śmieci, no ale wygląda to ładnie. No i sam olejek, one wszystkie mają różne kolory i to, nie wiem, one wszystkie mają różne kolory, te olejki, i one to nie są sztuczne barwniki. Ten konkretnie, nie wiem, czy to widać, widać, o teraz widać pod światło, on jest niebieski. I słuchajcie, on rzeczywiście jest niebieski, jak widzicie w pipecie. Nie chcę się pobrudzić, ale krople Wam tutaj, widzicie jak to wygląda. Jest ten olejek niebieski. Od czego on jest niebieski? On tutaj zawiera ten blue tansy, czyli to jest, tak się rozciera. I jak widzicie, ten kolor na skórze zostaje. On po chwili znika, ale jak się nakłada to na twarz, to naprawdę jest to bardzo dziwne wrażenie. Dlatego, że no, przez jakiś czas to jest takie właśnie sine. Dopiero potem się wchłania, no i jest niewidoczna, dlatego że ten barwnik to jest właśnie Blue Tansy. Co to jest za olejek? Przeczytam Wam. Olejek z retinolem nowej generacji. Poprawia wygląd skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek i rozszerzonych porów, niweluje zaczerwienienia, zapewniając widocznie młodszy wygląd skóry. Stosować na noc. On zawiera kompleks estrów kwasu transretinowego, czyli jest to jakiś tam nowy składnik. Nie jest to retinol stricte, jaki jest używany w kosmetyce, tylko jest to jakiś kompleks estrów. No, jakiś po prostu nowy składnik. Nie wiem, czy opatentowany przez nich, czy używany też w innych kosmetykach, ale jest to po prostu jakiś ester kwasu transretinowego. Są tutaj też olejki eteryczne z wrotyczu pospolitego, to jest ten tak zwany Blue Tansy, inaczej rumianek niemiecki, oba bogate w kojący niebieski azulej, który wyrównuje kolory skóry, także stąd ten niebieski kolor. Oprócz tego mamy olej awokado, który jest bogaty w witaminę B, C, D, E, A. Olej z nasion chia, to jest omega-3. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, no, ze względu na tą zawartość oczywiście tego retinolu. Zawiera olejki eteryczne, pomarańczowy i liang liang. To sobie tutaj wyszczególniłam, dlatego że chyba tylko jeden z tych olei nie zawiera olejków eterycznych. Także tutaj też pod znakiem zapytania stoi, jak ten olejek będzie się sprawdzał u osób ze skórą bardzo wrażliwą. Dlatego, że olejki eteryczne no, niestety nie są dobre dla naszej skóry. Także trochę mnie to dziwi, że to tutaj one są. Dlatego, że olejki eteryczne, może i one mają jakieś tam właściwości, czy to antyseptyczne, czy antyoksydacyjne, czy jakieś inne, ale w tym samym momencie mają tak dużo składników drażniących, powodujących alergię, czy też mogących powodować alergię, że ogólnie w nowoczesnych kosmetykach odchodzi się od używania czy to olejków eterycznych, czy w ogóle substancji zapachowych. To, o czym bardzo często mówię, no nie wiadomo po co te substancje zapachowe są dodawane, no ale też chyba ku odpowiedzi dla konsumenta, dlatego że nadal mnóstwo jest takich osób, które mówią, że im ładniej pachnie, tym lepiej działa. No niestety jest dokładnie odwrotnie.
Także tak jak mówię, tutaj niestety są te olejki eteryczne. Słuchajcie, olejek jest taki dosyć, powiedziałabym, tłusty. On niby jest taki wodnisty, widzicie, bardzo łatwo ściekało ze skóry, natomiast on zostawia taką tłustą warstwę, no jak to olejek, ale wiecie, olejki też są różne, niektóre się lepiej wchłaniają, niektóre wolniej. Ten należy raczej do takich bardziej tłustych, no ale nie mogę powiedzieć, że on się jakoś tam bardzo wolno wchłania, bo on też się ładnie wchłonął. Ja czasami nawet całą pipetę nakładam na twarz, czasami trochę mniej, zależy jaką inną pielęgnację używam. Co zauważyłam po używaniu tego olejku na noc? Przede wszystkim bardzo ładne nawilżenie skóry, tak jak to w przypadku większości olejków. Dla mnie one po prostu dają bardzo dobre nawilżenie. I to też zauważam przy używaniu tego olejku. Ponieważ ja używam tretinoiny, to tutaj działania tego retinolu ja na swojej skórze nie będę widzieć, no bo używam tretinoiny. Natomiast wydaje mi się, że dla osób, które boją się retinolu, albo chciałyby dopiero wprowadzić ten retinol do swojej pielęgnacji, albo mają złe doświadczenia z retinolem, bo na przykład większość kosmetyków jest dla nich za bardzo drażniąca, powodująca łuszczenie się skóry, powodująca zaczerwienienie, swędzenie i tak dalej, bo wiadomo, retinol jest dosyć trudno wprowadzić do swojej pielęgnacji i no nie u każdego się sprawdza. W tym samym momencie retinol jest najlepszym po prostu składnikiem przeciwzmarszczkowym, jaki istnieje w tej chwili na rynku, najlepiej przebadanym, najbardziej skutecznym. Mówimy tutaj oczywiście o używaniu długoterminowym. Także wydaje mi się, że to jest olejek dla osób, które nie mają w swojej rutynie pielęgnacyjnej retinolu. Albo jeszcze nie mają, albo nie mają, bo po prostu nie mogą znaleźć odpowiedniego produktu. Wówczas wydaje mi się, że ten olejek po prostu będzie się u Was sprawdzał bardzo dobrze, dlatego że tak jak tutaj producent mówi, on powinien pomóc z tym zniwelowaniem zmarszczek, to bym nie posuwała się zbyt daleko, ale mówimy tutaj przy tej koncentracji, mówimy tutaj o roku i więcej. Ale myślę, że już po 3 miesiącach regularnego używania powinniście zauważyć jakieś delikatne rozjaśnienie skóry, takie odrzucenie tej skóry, również jakieś delikatne wygładzenie, czy to kolorytu, czy faktury tej skóry. Także wydaje mi się, że to jest idealny produkt, tak jak mówię, dla osób, które chcą włączyć retinol do swojej pielęgnacji, ale tego retinolu już jeszcze tam nie ma. Dlatego, że jeżeli jest, no to wówczas tutaj ten składnik po prostu będzie się dublował i nie będziecie widzieć jakichś dodatkowego działania. Wówczas wydaje mi się, że inny olejek będzie dla Was bardziej odpowiedni, jeśli chodzi o takie nawilżenie. To, że zdecydowanie dla osób, które właśnie szukają retinolu. Ja oczywiście ten olejek wykorzystałam, on mi się bardzo fajnie sprawdza, mówię, jako bardzo fajny nawilżacz. On ma delikatny zapach, właśnie taki rumiankowy, no bo to glutanzi to jest odmiana rumianku. I rzeczywiście tutaj czuć delikatny zapach rumianku. Ja nie sądzę, żeby ten zapach komukolwiek przeszkadzał, bo to jest zapach bardzo delikatny i bardzo przyjemny. Po prostu szkoda, że tutaj jest jeszcze ten olejek pomarańczowy i Liang Liang. Tego w ogóle nie rozumiem. No ale jest. Bardziej ja tutaj w ogóle ani Liang Liang, ani tego olejku pomarańczowego nie czuję. Tylko bardziej czuję właśnie ten rumianek. I tak jak mówię, zapach jest bardzo przyjemny. Także mówię, polecam osobom, które szukają retinolu, może w innej postaci niż seru. Kolejny olejek, tutaj też Wam przeczytam, to jest CEO. Tak to wygląda, opakowanie takie same, pomarańczowe, no i ten olejek, tutaj sama buteleczka jest taka, nie wiem czy to będzie widać, że sama buteleczka nie jest taka do końca przejrzysta, jak widzicie pomarańczowy, natomiast sam olejek, no też jest zdecydowanie pomarańczowy. Teraz na tą samą dłoń wycisnę, to już będę miała tutaj, także jest delikatnie taki żółto-pomarańczowy, powiedziałabym, że ma kolor standardowy oleju, chociaż może troszeczkę bardziej taki, wiecie, ładny taki pomarańcz słoneczny. Z czego wynika ten kolor pomarańczowy, to domyślam się, że z witaminy C. Okej, słuchajcie, co to jest za olejek? To jest rozświetlający olejek do twarzy z witaminą C i kurkumą. Aha, to ta kurkuma na pewno daje ten kolor, który przywraca blask skórze, wzbogacony zaawansowaną witaminą C i złotą kurkumą. Zapewnia natychmiastową energię i ochronę antyoksydacyjną, stosować rano lub wieczorem. Ta zaawansowana forma witaminy C to jest diascorbate, czyli jeszcze cośkolwiek innego niż ja dotychczas widziałam w kosmetykach. Jest to stabilna forma witaminy C w formie oleju. Jak dotąd forma tetra i w ogóle chyba wszystkie oprócz kwasu askorbinowego są rozpuszczalne w olejach. Chyba najbardziej ta tetra, ale tutaj mamy jeszcze coś innego, czyli ten ascorbate.
jakaś tam stabilna forma. Tutaj nie mamy procent, nie wiemy w jakiej to jest koncentracji, ani w ogóle jaka koncentracja tej konkretnie witaminy C powinna być. No ale jest ona tutaj. Potem mamy imbir i kurkumę. Olej z malin, to daje nam omegę, blask i nawodnienie sobie zapisałam. Olej z żurawiny, to znowu jest omega. Olej z wiesiołka, blask i bariera hydrolipidowa. Olej z granatów, to jest antyoksydant. Olej żożoba i zawiera też olejki eteryczne, pomarańczowy. Słuchajcie, ze względu na tą zawartość tutaj witaminy C i również czy to właśnie omegi czy antyoksydantów, moim zdaniem to jest olejek stworzony do tego, żeby używać go rano. Oczywiście tutaj producent mówi używać go rano i wieczorem, ja też go używałam wieczorem, natomiast dla mnie to jest olejek idealny ze względu na swój skład do używania na dzień i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza. Mam wrażenie, że ten olejek jest rzeczywiście jak gdyby lżejszy. Być może to za sprawą oleju żożoba, który wiecie, jest podobny do naszego sebum, więc automatycznie łatwiej się wchłania. Też chyba olej z wiesiołka i olej z żurawiny jest stosunkowo lekki. No olej z malin jest bardzo gęsty i olej z granatów chyba też. Ale nie wiem, całość tego jest taka... No, fakturę i konsystencję ma jak olej, ale mam wrażenie, że on się jakoś tak szybciej wchłania. Przynajmniej u mnie bardzo fajnie się sprawdza na dzień. Ja go stosowałam albo kilka kropel samodzielnie, albo go dodawałam do jakiegoś innego serum nawilżającego. Moja poranna pielęgnacja w tej chwili to jest taki nowy mam w użyciu, Boże, esencję z Purito, tą taką z fermentowanymi jakimiś rzeczami. Ona jest taka dosyć gęstawa. Na to nakładam serum z witaminą C D-Enkilis, to jest to serum z witaminą C i EGF. Ono jest takie żelowe, półwodniste, dosyć szybko się wchłania. I potem nakładam serum nawilżające Curel. I właśnie to serum nawilżające Curel, do niego dokładam 2-3 krople tego olejku. I to mi się bardzo fajnie wchłania, nic mi się nie roluje. Mówię, nie zauważyłam, żeby to jakąś ciężką, tłustą warstwę robiło na skórze. No bardzo dobrze mi się sprawdza na dzień. Podejrzewam, że to dlatego, że raz, że moja skóra lubi oleje, dwa, że mamy zimę, skóra jest bardziej przesuszona i takie nadmierne nawet natłuszczenie tej skóry na dzień jest jak najbardziej pożądane, przynajmniej w moim przypadku. Myślę, że u osób ze skórą suchą on się będzie sprawdzał dobrze na dzień. U osób ze skórą przetłuszczającą się czy mieszaną, no nie wiem. Podejrzewam, że zależy od pory roku, zależy od stanu skóry, zależy od tego, jaką jeszcze inną pielęgnację macie. Ale mam wrażenie, że ten olejek się lepiej wchłania niż te pozostałe dwa, które mam. Lepiej mam na myśli szybciej się wchłania, stąd to moje po prostu instynktowna chęć używania go na dzień. Bardzo fajnie mi się sprawdza ten olejek. Jest to coś, do czego ja chętnie wrócę w przyszłości, dlatego że niewiele jest olejków, które są na tyle lekkie, żeby można ich było używać na dzień. Ja bardzo lubię te olejowe, takie sera z The Ordinary, mam na myśli czy to ten kwas ferulowy, czy też ten pycnogenol, to na pewno jak skończę ten, to będę używać ten pycnogenol, bo mam w swoich zapasach, ale to jest coś, co ja chętnie kiedyś w przyszłości odkupię, bo mówię, bardzo fajnie mi się sprawdza, bardzo ładnie skórę nawilża. Czy ja widzę tam jakiś dodatkowy stopień rozjaśnienia? No, ja tego u siebie nie widzę, to dlatego, że ja na bieżąco używam witaminy C w formie serum na dzień, także dodatkowego rozjaśnienia nie widzę, ale jestem przekonana, że u osób, które nie używają serum z witaminą C na porządku dziennym, to podejrzewam, że po kilku tygodniach używania tego olejku być może taki efekt rozjaśnienia będziecie widzieć. Natomiast no mówię, jest tutaj ta forma witaminy C, ona jest stabilna, nie musimy się martwić, że to się nam zoksyduje i będzie bardzo dobrze działała jako po prostu antyoksydant i jako taki, no, coś do wyrównywania kolorytu skóry. Także bardzo Wam ten olejek polecam. No, szkoda, że tutaj znowu jest ten olejek eteryczny w postaci tego olejku pomarańczowego. Także jeżeli macie skóry bardzo wrażliwe, czy to na perfumy, czy na olejki eteryczne, to niestety ani ta Luna, ani to SIO nie będzie dla Was, ale dla Was będzie trzeci olejek, który jest moim ulubieńcem i to jest olejek Juno. Tak to wygląda. Ten olejek dla porównania jest taki zielony. Tak są przepiękne. To ja wiem, że to nie ma większego znaczenia, ale te opakowania naprawdę są bardzo ładne. Ten olejek jest zielony, ale on ma dno. Czy to widać? O, teraz może widać, że to dno jest takie... No kurczę, no. No nie widać tego. Może tak.
Tak. To dno jest po prostu takie różowo-fioletowe. Samo dno i to jest już barwione po prostu szkło. Także bardzo ładnie to wygląda. Sam olejek jest taki, no jak widzicie, taki żółto-zielony. Konsystencja znowu. Jak to oleju? Co tutaj pokazywać? I on bardzo ładnie pachnie, pomimo że on nie zawiera już olejków eterycznych. Zaraz Wam przeczytam, co to za olej i dla kogo. Olej Juno. Nadaje natychmiastowy blask odwodnionej skórze, przywracając i nawilżając naturalną barierę wilgoci skóry za pomocą mieszanki organicznych, tłoczonych na zimno, bogatych w przeciwutleniacze i składniki odżywcze oleje. Zdrowo wyglądający blask zostaje natychmiast przywrócony, ponieważ skóra jest wzmocniona krytycznymi przeciwutleniaczami, witaminami, niezbędnymi aminokwasami omega-3, 6, 9 i łagodzącymi skórę wyciągami roślinnymi. Co on zawiera? Zawiera oleje z nasion jeżyn, jagód, żurawiny, malin, dzikiej marchwi, czarnuszki, winogron i brokułów. Stworzony w 100% z czystych ekstraktów roślinnych, bez syntetycznych substancji zapachowych, olejków eterycznych i konserwantów, aby pielęgnować nawet najbardziej wrażliwą skórę. Ja jestem ciekawa, co tutaj pachnie, dlatego że on ma dla mnie taki trochę jak gdyby rozmarynowy zapach. Nie wiem, który to z tych olej, nie wiem w ogóle olej z brokułów jak pachnie. Nigdy nie miałam czystego oleju z brokułów. Tak samo z jeżyn. Bo wiecie, czasami oleje, przeważnie oleje mają taki zapach po prostu oleju roślinnego. Ale niektóre oleje mają dosyć charakterystyczny zapach i on może wprowadzić nas tutaj w błąd, że może produkt jest jakiś perfumowany, czy zawiera jakieś olejki eteryczne, a tymczasem sam olej może mieć po prostu taki zapach. Mi się bardzo podoba zapach tego oleju, bo on taki delikatnie, taki ziołowy, jakby coś jakby rozmaryn. Ale mówię, to jest wszystko bardzo delikatne. Czyli słuchajcie, krótko mówiąc, co to jest za olej? To jest taki olej wszystko mający, wszystko robiący. To jest taki olej, powiedziałabym, typowo dla skóry, przepraszam, suchej, odwodnionej, dojrzałej. To jest taki olej, który będzie Wam tą skórę odżywiał, nawilżał, nawadniał, pomagał utrzymywać tą wilgoć, będzie dodawał jej elastyczności, blasku. W ogóle te oleje tutaj to są takie dosyć wymyślne, bym powiedziała. Jak zauważycie, tutaj nie ma jakichś takich zapychaczy, tylko naprawdę tutaj sobie składu chyba nie spisałam. W każdym razie tutaj mamy same takie naprawdę bardzo mocne, że tak powiem, nie wiem jak to inaczej nazwać, takie mocne oleje, bo właśnie jagody, żurawina, malina, dzika marchew, czarnuszka to są takie oleje, które mają właśnie te właściwości przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne, takie bardzo odżywcze, także to są naprawdę kombinacja bardzo dobrych, takich wyszukanych, że się tak wyrażę, olei. Stąd ten całe to serum olejowe moim zdaniem będzie właśnie bardzo dobre dla skóry takiej suchej, wrażliwej, tak jak powiedziałam, dojrzałej. No i to jest też jedyny z tej trójki, którą tutaj mam i czwórki, bo UFO też, który właśnie nie zawiera olejków eterycznych. Stąd uważam, że to jest olej, który będzie się sprawdzał u wszystkich, praktycznie dla każdej skóry, dlatego że nawet dla tej skóry przytłuszczającej się w odpowiednich ilościach 2-3 krople dodane do innego serum czy do innego kremu po prostu pomogą Wam utrzymać wilgoć, dlatego że skóra przetłuszczająca się też może być jednocześnie odwodniona i wówczas właśnie olejki bardzo dobrze pomogą utrzymać tą wilgoć. Także u mnie on się bardzo fajnie sprawdza, ja go często używam na noc. Tak jak mówię, albo nakładam go solo, to znaczy solo jako kolejną warstwę pielęgnacji, albo dodaję kilka kropel do kremu nawilżającego, po prostu wzbogacam sobie ten krem i wówczas ta skóra naprawdę jest bardzo fajnie nawilżona. Moim zdaniem on dużo lepiej nawilża skórę niż ta Luna, którą też no, siłą rzeczy używam na noc, bo jest z retinolem, ale mam wrażenie, że ta Luna jest taka bardziej jakby tłusta na skórze. No i inaczej się zachowuje. Ten olejek, on na skórze jest taki bardziej treściwy, że ta skóra no niby jest natłuszczona, ale sprawia wrażenie takiej grubszej, tak jakby on rzeczywiście tak fajnie tą skórę uelastyczniał i ją tak fajnie odżywiał. No nie wiem, bardzo dobrze mi się sprawdza ten olejek, jestem z niego niesłychanie zadowolona. Także słuchajcie, podsumowując, nie będę Wam tutaj mówić, jakie są ceny tych olejków, dlatego że ja zostawię oczywiście linki. Tak jak mówię, polecam
kupić te travel size, czyli te 15 ml, dlatego że tutaj cena nie jest tak wysoka, a to i tak Wam starczy naprawdę na bardzo długi czas. Jeżeli nie wiecie, na co się zdecydować, to polecam Wam zacząć właśnie od tego Juno, dlatego że, tak jak powiedziałam, nie ma tych olejków eterycznych i on u każdego zrobi coś dobrego, także ten olejek uważam, że powinien się sprawdzić u wszystkich. No i na pewno warto czekać na jakieś tam promocje, jakieś oferty. Warto też szukać na przykład na eBay, bo ja też widziałam, że te olejki często się znajdują, czy to na eBay, czy na Vinted, bo właśnie szczególnie te 15-mililitrowe, bo być może one były dodawane też do jakichś pudełek subskrypcyjnych, czy w jakichś tam zestawach się znajdują i wówczas ludzie odsprzedają, także bardzo łatwo znaleźć moim zdaniem te olejki naprawdę w niewysokich cenach, a uważam, że tak czy inaczej one są warte tej ceny, dlatego że to nie są takie proste olejki. Tutaj nie mamy, wiecie, oleju słonecznikowego z pestek winogron z dodatkiem jakichś jednych czy dwóch ekstraktów, tylko tutaj naprawdę mamy zestaw wartościowych olejów. To nie są takie zapychacze, tylko rzeczywiście zestaw wartościowych olejów. Oczywiście taką mieszankę możemy sobie zrobić samemu i ja też kiedyś takie mieszanki robiłam sama. Natomiast chcąc zrobić taką mieszankę tak bogatą tych olei, to trzeba by tych olejów kupić naprawdę dużo. Nie wiem, z 7-8 olejków, nawet jeżeli je kupimy w najmniejszych możliwych 10-mililitrowych pojemnościach, to i tak tego oleju wyjdzie nam na tyle dużo, że potem nie zdążymy tego zużyć, bo nam się zoksyduje, bo jednak olej też ma jakąś tam swoją termin przydatności do spożycia, do użycia. Także ja uważam, że warto wydać troszeczkę więcej, dlatego że to jest naprawdę coś dobrej jakości. Tak jak mówię, tutaj ta cena jest podyktowana rzeczywiście tym składem, który nie jest taki, wiecie, czasami widzę ceny jakichś tam serum olejowych, które są bardzo drogie, a w tym składzie są takie bardzo, bardzo pospolite oleje. Tutaj właśnie mam wrażenie, że nie ma pospolitych olejów, tylko są oleje wyszukane, jeszcze do tego są jakieś tam dodatki składników aktywnych, także moim zdaniem one są warte swojej ceny. Także dajcie znać, czy znacie się z firmą Sunday Riley i czy znacie się konkretnie z tymi olejkami. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny i że ta recenzja była dla Was pomocna. Ja tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!